W pewnej małej miejscowości zmarł proboszcz i oczywiście po śmierci poszedł do nieba. Powitał go święty Piotr i wskazał na jakiś wolny stołek w niebie. Siedzi wśród ogromnej rzeszy ludzi, Pan Bóg bardzo, bardzo daleko. Blisko Boga sami papieże, święci i tak dalej. Proboszcz niezmartwiony uznał, że gdzie mu takiemu malutkiemu do takiego towarzystwa. Ale w pewnym momencie coś go zmroziło. Zauważył w pierwszym rzędzie, blisko Boga, kierowca ich wioskowego PKS-a. Zbulwersowany biegnie do świętego Piotra. Święty Piotrze, jak to jest? Ja całe życie chwaliłem Pana. Niosłem jego nauki, żeby teraz się siedzieć gdzieś pod ścianą, a takiego szoferzyna obok Pana Boga osadziliście? Gdzie tutaj sprawiedliwość? Synu, jak w niedzielę prawiłeś kazania, to każdy myślał o obiedzie, a on jak jechał mega szybko autobusem, to każdy mówił pacierz.